Spotykamy się na kilkanaście minut przed planowanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ale spotykamy się dlatego, że mamy do czynienia z czymś, czego chyba w Polsce jeszcze na taką skalę nie obserwowaliśmy, a mianowicie z polityką opowianą na kłamstwie, oszczerstwach, intrygach, insynuacji. I eskalowane jest to w taki sposób, by uniemożliwić funkcjonowania instytucjom państwa demokratycznym, by zburzyć ich wiarygodność, by także oczerniać i oskarżać opozycję. Są państwo świadkami wypowiedzi już szeregu posłów Prawa i Sprawiedliwości w oparciu o insynuacje portalu W Polityce i dyskredytowanie Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że powtarzane są te brednie, te insynuacje, te oszczerstwa i kłamstwa, wzorem zresztą polityki, którą kiedyś nad Dunajem uprawiało jedno z ugrupowań. Krótko mówiąc, mam na myśli premiera Gyurcsányego, który sam przyznał, kłamaliśmy rano, w południe i wieczór. Nie możemy być obojętni wobec tego. Zawiadamiamy prokuraturę i składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko portalowi W Polityce, określonego w artykule 212, paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, polegającego na pomówieniu za pomocą środków masowego przekazu. Jak państwo wiecie, Trybunał Konstytucyjny do tej pory zawsze obradował w spokoju, w sposób szczelny, profesjonalny. Dziś mamy do czynienia z intrygą. Nie muszę państwu wyjaśniać, że mamy również podejrzenie i gotowi jesteśmy się podzielić tymi podejrzeniami, kiedy zostanie wszczęte postępowanie, dlaczego akurat od niedawna dokumenty mogą z wewnętrznych obrad również wyciekać. Czy jest faktem, że ta intryga PiS-u, intryga dziennikarzy związanych z Prawem i Sprawiedliwością ma dosyć krótkie nogi? Twierdzenie, że politycy Platformy Obywatelskiej współpracują z portalem W Polityce i są informatorami tego portalu, jest tyleż zdumiewające, co absurdalne. Nie sądzę, by ktokolwiek w Polsce w to uwierzył. Wiemy przecież, jakie są powiązania kapitałowe tegoż portalu, tego medium z parlamentarzystami z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, z politykami PiS-u. Wiemy też, że jeśli posłowie PiS-u szukają źródła przecieku z Trybunału Konstytucyjnego, powinni poszukać go być może we własnych szeregach. Jeszcze niedawno jeden z sędziów Trybunału Konstytucyjnego był aktywnym działaczem politycznym Prawa i Sprawiedliwości i był posłem PiS-u. Jeszcze kilkanaście tygodni temu siedział w ławach PiS-u. Dzisiaj jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli więc politycy PiS-u szukają odpowiedzi na pytanie, skąd ten rzekomy przeciek miał miejsce, niech poszukają go w swoich ławach poselskich i w swoich szeregach politycznych. Nie ma zgody na uprawianie polityki opartej na kłamstwie. Budapesztu nad Wisłą w ten sposób czynić nie można. I jesteśmy w związku z tym gotowi na to działanie na drodze prawnej. Dziękuję bardzo.